Tomasz Komenda miał raka płuc. Pulmonolog zabrał głos. Media przekazały wczoraj smutną informację. 21 lutego zmarł Tomasz Komenda. Odszedł w wieku 47 lat, z czego 18 spędził w więzieniu za zbrodnię, której nie popełnił. Po wyjściu na wolność okazało się, że choruje na nowotwór płuca. W sprawie głos zabrał profesor Dariusz Kowalki. Pulmonolog zaznacza, że ten rodzaj raka to niechlubny lider w czarnych statystykach onkologicznych w Polsce. Tomasz Komenda zmarł w wieku 46 lat. Niesłuszne oskarżenia przekreśliły znaczną część jego życia. 18 lat spędził w więzieniu, gdzie odbywał karę za zbrodnię, której nie popełnił. W 2004 roku Tomasz Komenda został skazany na 25 lat pozbawienia wolności za więzienia za rzekomy gwałt i zabójstwo 15-letniej Małgorzaty Kwiatkowskiej w Miłoszycach. W marcu 2018 roku mężczyzna został najpierw warunkowo zwolniony z odbywania kary, a następnie w pełni uniewinniony przez Sąd Najwyższy. O jego wolność przez lata walczyła jego matka. W ramach odszkodowania Komenda najpierw dostał 800 tysięcy złotych odszkodowania, a następnie 12 milionów złotych zadośćuczynienia. Nie żyje Tomasz Komenda. Chorował na raka płuc. W środę 21 lutego zmarł Tomasz Komenda. Informację przekazał Grzegorz Głuszak, dziennikarz TVN, który przez wiele lat zajmował się sprawą Komendy. Tomek zmarł z samego rana. Zmarł w wyniku długiej choroby, z którą walczył od pewnego czasu, powiedział Głuszak. Komenda zmarł w wieku 46 lat. Mężczyzna od dłuższego czasu zmagał się z chorobą nowotworową. Według doniesień miał być to rak płuc. Kilka miesięcy w rozmowie z mediami Komenda potwierdził, że ciężko choruje. Miał syna z byłą partnerką. Pulmonolog tłumaczy, co mogło przyczynić się do raka płuca u Komendy. Rak płuc to niechlubny lider w smutnych statystykach onkologicznych w Polsce. Jest zarówno najczęściej diagnozowanym nowotworem, jak i stanowi najczęstszą przyczynę zgonów. Umiera na niego ponad 23 tysiące osób rocznie. Warto jednak pamiętać, że określenie rak płuca używa się w odniesieniu do różnych nowotworów, które pojawiają się w obrębie płuc. W rozmowie z portalem pacjenci.pl głos zabrał profesor Dariusz Kowalski, pulmonolog oraz kierownik oddziału zachowawczego Kliniki Nowotworów Płuca i Klatki Piersiowej Narodowego Instytutu Onkologii. Tymczasem w medycynie mamy do czynienia z wieloma typami tej choroby, które rozróżnia się w zależności od tego, czy jest to rak drobnokomórkowy czy niedrobnokomórkowy. Leczenie zależy od stopnia zaawansowania, typu histopatologicznego, charakterystyki immunologicznej, a także od tego, czy doszło do wznowy, a więc progresji choroby i czy choroba była leczona pierwotnie, od początku, tłumaczył w rozmowie z portalem pacjenci.pl. Profesor Kowalski podkreślił, że przyczyną nowotworu płuc w 95% przypadków jest palenie tytoniu. Tomasz Komenda palił papierosy. Pozostałe 5% to takie czynniki, jak zanieczyszczenie środowiska, narażenie na miedź, kadm, nikiel, azbest, a także styl życia czy dieta, jednak statystyki niebicie dowodzą tego, że osoby chorujące na raka płuc to byli albo obecni palacze, powiedział pulmonolog. Lekarz podkreślił, że ogromny wpływ na rozwijanie się choroby ma otoczenie, w jakim żyjemy. Szczególnie w sytuacji Tomasza Komendy, który przebywał przez niemal 2 dekady w celi z współosadzonymi, którzy też byli palaczami. Przebywanie w pomieszczeniu, w którym pali się papierosy, znacznie zwiększa ryzyko zachorowania. Jednak warto zaznaczyć, że nasza psychika i postrzeganie rzeczywistości, warunki socjo- i psychoekonomiczne, w których przebywamy, na pewno mają związek z obniżeniem odporności, większym narażeniem na rozmaite infekcje wirusowe czy bakteryjne, w tym również zwiększone ryzyko do zachorowania na rozmaite nowotwory, mówił profesor Kowalski.